Chyba się przypinała po mnie. Bieramy się na wycieczkę kajakową. Kilka dzisiaj wysp mamy do zwiedzenia i w tym jedną taką z większą z zabytkami. To co? Płyniemy. To jest dzisiejszy nasz cel. Ta wyspa jest dosyć duża. Na niej są zabytki, pochodzące nawet z czasów tego świętego Patryka. Ona się nazywa, powiem wam później, albo teraz zrobię napis, uwaga. O, jest super. Wyspa już z drugiej strony, bo płyniemy tutaj, bo tutaj jest miejsce, gdzie możemy się zacumować, czyli taka zatoka chyba będzie. I dopływamy do naszego mini portu. Jesteśmy już na wyspie. Najpierw coś zjemy. W sumie przepłynęliśmy 7 km 11. Tak wygląda wyspa, dosyć duża. Najpierw zjemy, a później zaczniemy ją zwiedzać. Czas na lunch, trzeba coś zjeść. W 7 km przygotujemy sobie jakieś jedzonko. Godzinę 40 dopłynęliśmy, na wyspie trochę byliśmy, bo już jest prawie 3 godziny. Troszkę żeśmy zwiedzili wyspę, jakieś 2 km niecałe zrobiliśmy, a teraz wracamy. To co? Ruszamy do naszego miejsca, gdzie zaczęliśmy naszą wycieczkę. Tam dalej widać pasmo górskie,
Mount Rooks Mountains. Tam trochę z boku pasmo Devil's Mother. A tutaj z tyłu, tutaj z boku teraz widać tą wyspę, na której byliśmy. I omijamy drogę powrotną. Idę, idę. Teraz nas zasłoni, będziemy mogli wyrównać. Już za chwilę nas wyspa będzie totalnie osłoniała i będzie spokojnie. Okej, okay. Możemy sobie zluzować. Mały odpoczynek i płyniemy dalej. Dopływamy już do naszego portu, przystani, w której dzisiaj startowaliśmy. Teraz się będzie kończyła nasza wycieczka kajakowa. Dobra, to koniec naszej wycieczki. Zrobiliśmy w sumie 16,5 km. Cała wycieczka zajęła nam 4 godziny 20 minut. To co, ja się żegnam. Do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć! Thank you.